Co mnie tu czeka? A, widzisz, ja o tym dachu mówiłem, kurwa. O tym dachu, tutaj, ten dach. I tu jest, pamiętam, dwóch takich skurwieli strasznych. I że oni mnie spuścili w pierdol. Dwóch? Dwóch. Jeden ma to Nidrus chyba. Tego w pierdolu nigdy nie zapomnę. Dlatego ich pamiętam. O, i to chyba niejednokrotnie mi spuścili w pierdol. To nie było tak, że ja raz umarłem i... easy. Jeszcze raz? Może pani powtórzyć? Tak reaguje jak ten. Tak reaguje jak przychodzą do mnie pogadać o Jezusie. O, to jesteś ty już. O, fuck. Jakieś pytania? Dobra, niech ten drugi się nie budzi jeszcze, proszę. Stop it. Get some help. Jebnij mnie. Fuck. Fuck. Okej. Ciasno mi tu, kurwa. A nie chcę tam tego pulować. Okej, jeden martwy. Pytałem o coś? Nie pamiętam. Ale mówiłem, że właśnie ci kolesie, co tu są, spuścili mi i niejednokrotnie w pierdol. Człowiek, bestia oraz ukryta ścieżka przed sobą. Okej, dobra, ale najpierw chcę zabić tego kolesia z Tonitrusem. Tylko tak, do tego się zakradłem i wjebałem mu viscerala. Temu też bym chciał. To mi pomoże na początek walki na pewno. Fuck off. Nie! Miał być pary, kurwa, to nie ten przycisk. Mordo. Jebni. O nie! Ochi. Dobra. Ej. Jak wszedłem im na plecy, to się takie proste zrobiło, a oni mi kiedyś taki wpierdol spuścili. A nie dość, że teraz udało mi się zakraść pojedynczo, to jeszcze właśnie zakraść się i visceralem połowy HP na początek zjeść. O Jezu, dobra, czy ty też będziesz krzyczeć? Okej. Czyli tym ludziom już odjebało. Po prostu. Im odjebało i koniec. I tak, tam mogę iść na dół, ale to jeszcze nie. Czy, bo tutaj jest normalna ścieżka, tak? A ja się zrobiłem z dachu, więc udało mi się im na plecy zakraść. Ale czy coś tutaj ominąłem? Czy na tym dachu coś jest? Oprócz kurwa kruków? Co kruków? Chyba nie. I think not. Dobra, i pójdziemy tam w lewo, bo tam w lewo właśnie jest chyba ta ukryta ścieżka. Ciekawe, czy jeszcze w ogóle spotkam jakichś normalnych, niepopierdolonych ludzi. O, fuck, to ty. O, pierwszy. Okej. Zbejtuj atak. Nie ma kombosa. To też nie jest kombos. Dobra. Odłamek. Odłamki mnie nie jarają za bardzo. Okej, tu jest jakiś item na dropie. O kurwa, słyszę jak mi ucieka. Tam był... jaszczurka. Będę to nazywać jaszczurką. A, pamiętam was, chujki. Tak, ja zszedłem kiedyś normalnie, a nie tutaj górą. I ci chuje do mnie strzelali. Jak ja się próbowałem z tym kolesiem bić. Fuck off. Dobra. Jeszcze jakiś chujek, który ma karabin i chce mi coś złego zrobić. Napije się na maksa, bo nie czuję się bezpiecznie. Dobra, a jak zabiję tych dwóch, to się cofnę do góry i zrobimy save and quit, żeby tą jaszczurkę przywołać jeszcze raz. No, come at me, chłobyku. No nie, kurwa mać, ja pierdolę. Chuj. Weszło mi pary. Dwie jaszczurki. No ja pierdolę. Nie. Stargetuj mi normalnie. Ta jaszczurka pchała trupa. O nie! Prawie mi graba zrobił. Dobra, chwila, bo się spanikowałem. Powolutku, po cichutku, spokojnie. Hit me. Nie! Zostaw kurwa moją głowę! No, okej. Okay. O, to też się da. Graba da się zwisceralować, sparować? Okej. Okay. Nie wiedziałem.
Dobra, zrobimy sobie event quit i zabijemy te jaszczurki. Jak to się rzeczywiście nazywa? To coś, co ucieka ode mnie, bo to nie jest jaszczurka, ewidentnie, nie? Ale chodzi o to, że funkcjonuje jak, tak jak jaszczurka w Soulsach. Bo jakąś tę nazwę musi mieć. Czy ty, Yamede, wiesz? Zrobiłeś platynę w tej grze, powinieneś to wiedzieć. Włócznia karabinowa. Okej, raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Łatwo. Dobra, bliźniacze. I chyba jedna mi, tak mi się wydaje, uciekała tutaj. Tak słyszałem takie dreptanie, jak szedłem w tę stronę. Tak jest. Słyszałem cię, kurwa, nie uciekniesz. Nie wiem, czym jesteś, ale nie uciekniesz. A te odłamki, mech? Odłamków to już mam za dużo. Dobra. Gdzie ja idę? Ja myślałem, że to jest jakiś krótki z... czekaj, tu będzie koleś, który będzie mi nabijał ten terror. Chciałem zjeść chleba z solą i masłem, ale pewnie nie ma... Nie było soli? Fuck! Przyprawy do pieczenia, oh fuck. Dobre jest? Myślałem, że powiesz, że... O nie, nie, nie! Czy ja tu coś mogę zrobić? Oprócz tego, że umrzeć przy tych drzwiach? Gotowanie to moja pasja. Nie mogę nic zrobić. A jak umrę, to mnie gdzieś przeniesie? Nie przeniesie, nie? Po prostu umrę. Idź do chłopa z hasłem. No, tak właśnie myślałem. Dobra, jebnę facepalma. A co? Stać mnie. Nie masz kamienia migdałkowego. Łuk, co? O ja pierdolę. Dostaniesz go w lesie. Dobra, dobra. Boże, nie wiem, co się dzieje u moich sąsiadów, ale są jakieś dziwne dźwięki. Nade mną. Siema. Czy ty dalej nikogo nie zabiłaś? Nie, siedzi na dupie, patrz, jaka grzeczna. Kurwa żyje. Baba żyje. Babcia żyje. Plaga bestii? Mówisz o moim sąsiedzie? Czy o czym? Dobra, koleś od hasła. Gdzie był kurwa? Po krwawym księżycu. Krwawy księżyc mi się kojarzy tylko z tym czymś, co było na koniec gry. O sąsiedzie. No tak, no na pewno. Nie, tu się szło do Jarnam. Czekaj, gdzie ja idę w ogóle? Do góry. Musisz Roma zabić, okej. To w tę stronę był na dole? Ten koleś od hasła, czy nie? Nie, to był skrót, prawda? A koleś od hasła był wyżej. Dobrze mówię, czy dobrze mówię? Nie, kurwa. No to mówię, że źle mówię. Na górze, no właśnie. Tam, gdzie dwóch było. Właśnie, bo tam było dwa wejścia w lewo, a ja poszedłem w to pierwsze niepotrzebnie wtedy. Dobra, never mind. Tu będzie skrót i go pamiętam. Znaczy, pamiętam, że był dla mnie bezużyteczny. Dzień dobry panu z kulą. Proszę mnie nie bić. Fun fact, dawaj. Fun facty zawsze przyjmę. Wiesz, od czego są te drzwi? Ale te, których byłem teraz? Przy których byłem teraz? Pamiętam, że do jakiegoś skrótu, ale tylko tyle. I pamiętam, że ten skrót był mi całkowicie zbędny. Od areny bestii kleryka. Okej. Dobra, właśnie, i tu jest... To tu muszę iść do tego typa od hasła? Hit me. Dobra, nie to nie. Ile ty masz poiza? Halo. Przeszukaj trupa, dawaj te kulki, a nie, to fiolki. Nie da się ich otworzyć? Jak nie? Da się, ale od drugiej strony chyba. Czy nie? One mi się kiedyś otworzyły, jestem tego prawie że pewien. O, fuck, pamiętam to miejsce. Oh, fucking hell. Pierdolcie się. Ten frajer co z góry strzela. To jest taki magiczny Havel. Pogadaj tutaj w oknie? Ja chyba tu z każdym już gadałem, ze wszystkimi, tak mi się wydaje. Ale dobra, pogadamy jeszcze raz. Jest respiś NPC? Moje dziecko, dobra, never fucking mind. Czy to z tobą mam pogadać? O tobie mówi Yamede? Help me! W tej grze też jest patches? Oh, fuck. Czy ja w ogóle dobrze idę? Wydaje mi się, że nie. Fu. Panie, weź ten pistolet. Chcę w dupę wsać. Tam, gdzie była dziwka, pierwsze okno na lewo. O, bo. O, jeszcze luta ominąłem. Dziwka, nie, z tobą już gadałem, to ty chcesz, żebym ci pomógł? A to pierwsze okno było chyba na samym początku, tak? Czasami tam się patrzy z respi. Brak odpowiedzi. A tu? Okej. Powiedziałem mu o domku, ale on powiedział, że ma wyjebane. Okej. O, no. A nie, dobra, to samo mówi. Never mind. Teraz może? Nie wiem, nagle by się pojawił? Może. Nie, brak odpowiedzi. No response. Idź do snu i wróć tutaj. To mam pomysł. Najpierw pójdę jeszcze tam na dół, może odblokuję jakiś ten... jakąś lampę i z lampy wrócimy i wtedy się cofniemy.
Żeby nie biegać kurwa w kółko, nie teleportować się w tej wewce. Czy ja w ogóle dobrze idę? Chyba nie, prawda? Tam gdzie są dwa giganty. Czy to była tam ta ścieżka, którą ja szedłem wtedy, fuck. Bo nigdy nie pamiętam właśnie, w którą z tych lewych ścieżek ja mam iść. Czy tą pierwszą, czy tą drugą. A tu też luta zostawiłem. Ule. Będzie spał na wejściu. Ten o tutaj, no. Właśnie, bo tu jest to przejście w lewo i to drugie tutaj za nim. I ja nigdy nie pamiętam, które gdzie prowadzi. O nie, on to jest ten, co wysysa mi... Fuck off, nie wysiesz mi nic. O, rzeczywiście, jest ten kolega. Pa, jaki blondas. Prawie jak ja. Good to see you safe. Co cię interesuje? Powiedz mi o tym. Aha, niechcący zrobiłem emotkę. Fuck. Ale on już mi to mówił wszystko. Chyba. Brawo, jebać egzekutorów. On jest egzekutorem? Tylko podłokrwiści. To są kowenanty, czy co? Bo ja nie ten... I don't follow za bardzo. Do wczoraj jeszcze nie wiedziałem, że są kowenanty w tej grze. Dopóki mi nie powiedziałeś. The password. Fear the old blood. Tak. Dobrze to pamiętałem. Jak się spotkałem razem, to się zaczyna bitka. Nice. Nice. Czy jak tu się zdropię, to coś mam ciekawego? Nie. I tak to zrobię. O nie. To jest ten las, którego ja tak... To są ci kosmici, nie? Kurwa, pamiętam... nie lubię tego zona. Nie lubię tego zona. I tu jest ten boss, to jest tych trzech. I każdy ma coś innego. I jak robiłem ich pierwszy raz, to mi straszny, kurwa, problem zrobili. Znaczy miałem straszny... Przynajmniej nie truje, no niby tak. Ale miałem strasznie duży problem z tym bossem. Z tymi trzema bossami. A, i tu będzie ten... Jeszcze ta wioska taka, nie? Okej, mamy rozwidlenie. Mogę iść... Nie mogę iść. Muszę iść tędy i tam jest... Okej, tam jest lampa. Okej, te chujki są już troszeczkę mocniejsze chyba, co? O kurwa, teraz ten napieprza. Ile ty masz poiza? Au. On napierdala olejem, prawda? Tak, żeby ten chujek mógł mnie jeszcze lepiej podpalić. Dobra, jak masz tyle poiza, to wyciągnijmy... troszkę cięższe artylery. Może tym ich przebije. Dobra, gdzie ja idę? Nie dostałeś motywu za platynę w Bloodborne. Ale motywu jakiego? Na PlayStation? Dobra, odblokujmy tą lampę. Cofnę się do snu i pójdziemy rzeczywiście tam do tej pani ladacznicy domku. Tak jak mówiłeś, może tam będzie patches. Chciałbym... On tylko mówi, czy on też... Widać go. Będzie tu? Zakazany las, tak. Kurwa, nie tu miałem przecież iść. O ja pierdolę. Mówi. Chciałbym jego mordę zobaczyć po prostu. Sprzedaj mi kika w plecy, nice! To szanuję w takim razie, jak prawdziwy patches. Too late. Już wróciłem, dobra. Pójdźmy do tego rewiru katedralnego. Pójdźmy do pani ladacznicy. Znajdź gdzieś ścieżkę z kwiatami i iść wzdłuż niej. Ja chcę wszystko zeksplorować. Everything. Będą klatki z psami. I tam NPC w oknie, okej. Okay. Dotrzemy tam w końcu na pewno. A którędy będzie najszybciej? Nie wiem. Pójdźmy tędy. Nie, to akurat w drugą stronę byłoby chyba szybciej, nieważne. Za każdym razem biorę złą ścieżkę. Tą gorszą. Dobra, najważniejsze, że ci wielcy kolesie śpią. Oni idą w kimę, jak ja zabiję Amelię? Czy co? Czy kiedy? Bo chyba właśnie kiedy Amelia jest martwa, to mają na mnie wyjebane, dopóki nie podejdę blisko. Tak mi się wydaje. Tak, no to dobrze. Po Amelii. Emalia. Dobra. Hello. Anybody home? No bueno. No bueno, compadre. To wracamy. Tak, żeby nie zmarnować facepalma. Pieszo. Dobra. Jest domek. Znowu do snu. Kurde, naprawdę brakuje mi tego, że nie mogę się... cofać, gdzie chcę. Albo chociaż w zakresie tego jednego posążka, że tak powiem. Czy tam nagrobka, ej, miałem... Odpłynęła, okej. Okay. A nie, w sumie czekaj. To daj mi level, jak mam akurat. Bo mam, prawda? Mam. I do. I do lasu. Dobra. Były co najmniej dwie ścieżki, które mi się podobały. Ale ty mówisz o jednej z kwiatami. Jednej konkretnej. I więc... ja przyszedłem stąd. Poszukaj na początku lokacji, ale co, cofnąć mam się? Okej, okay. Oh fuck. To go już staggeruje. Taka górka, okej. Okay. No właśnie, ale most mostem, ale tu chyba jeszcze gdzieś wyżej mogłem iść, nie? I tu coś było. Czekaj, bo ja gdzieś siadłem do góry i stwierdziłem, że nie, jeszcze nie. Poczekaj, powolutku. Za most pójdziemy zaraz. Ja przyszedłem stąd, tak? Stąd przyszedłem? Zobaczyłem lampę, poszedłem do lampy, a chciałem jeszcze iść tutaj w górę. O. Tu mam item, proszę, patrz ile ja bym itemów ominął. A, nie. Jeszcze tu coś w górę było? Nie.
Miałem nadzieję, że to będzie coś ciekawego. O! Okej, fioleczki. Łatwo. Biegły krwawy klejnot, dobra. Obczajmy, jak będę gdzieś z powrotem akurat wracać. Chociaż strzelam, że dopóki albo nie umrę, albo nie zabiję bossa, chociaż ten boss to będzie prędzej śmierć, to pewnie nie wrócę do domku. Nie wrócę do snu. Dobra, to będzie skrót. I to chyba taki dość ważny, z tego co pamiętam. Boże. Kruk obcy. W sumie całkiem fajnie się uzupełnia ten gem, który mnie leczy, z tym drugim gemem, bo mam dodatkowe 2,7% damage'u w momencie, gdy mam pełne HP. Aha, tędy nie mogę. Chciałem zobaczyć, co jest na dole, no ale nic. Ale wyciągnij cięższą broń. Cursed Beasts. Kule. O, dobra, mogę iść prosto, mogę iść w lewo. Nie widzę ścieżki z kwiatami, więc na razie pójdę w lewo. Nie, nie mogę iść w lewo, bo tu nic nie ma. A nie, czekaj. Bliźniacze ostrze. Znaczy kamienie ostre. Coś takiego. No tak, pułapki. Zapomniałem o pułapkach. I zaraz przed wioską też będzie pułapka, prawda? Fucking hell. Z tego już dropią te bliźniacze. Tak po prostu. Pamiętam, że jak chyba do bossa biegłem, to chyba właśnie tędy gdzieś skakałem. I chyba dość często musiałem to robić, bo przy tym bossie padałem. Nie wiem, czy to nie był boss, który mi najwięcej zajął czasu, poza Germanem. Chociaż do Germana przynajmniej nie ma takiego długiego biegu, tak daleko. Bo jest prawie, że na miejscu. Psy umierają! Głupie psy. Głupi pies, ja się niby boję. No niech ktoś podejdzie. Au. Zaraz ja wejdę kurwa w ogień i będę się śmiał. Nawet nie musiałem wejść w ogień, bo po prostu mi machnął przed mordą. Pierdoloną... pochodnią, a byłem... oblany olejem, więc... skończyło się tak, jak to się skończyło. Mieczomłot. Gdzieś kiedyś chyba oglądałem filmik na temat tego, że mieczomłot jest fajny, ale dopiero na endgame'ie. Tak mi się wydaje. Czy ta pułapka tu będzie znowu? Czy ona jak już raz jebła, to już... Nie no, jest tam. Ominąłem loot, wiem. Świadomie. Całkowicie świadomie. Dobra. Teoretycznie chyba mógłbym im się na łeb zdropić tutaj, nie? I im w ten sposób wpierdolić. Czy nie? Czy to jest inne miejsce? Nie, to jest to miejsce, ale z drugiej strony. Bo teraz po prostu podchodzę od tyłu. Jebany pies. O, siema. Ale muszę tam jeszcze wrócić po moje dusze. O Jezu, ty jeszcze żyjesz, fuck. I tak mi nie dropnie nic, co by mi było pewnie potrzebne, ale... No nie, bo jeszcze mnie kurwa kruki zabiją. A to będzie w ogóle przypał. Bliźniacze, otoczaki, bla bla bla. Dobra, napiszę. Pominąłeś pagórek. Wiem. Ja się chcę jeszcze cofnąć, spokojnie. Tylko po prostu chciałem tu wejść od tyłu. Żeby ci kolesie, kurwa, od oleju mnie... znowu nie obrzucili za mocno. Wszedłem, kurwa, w ogień i znowu. Nie potrzebuję przeciwników, żeby umrzeć. Wystarczy mi, kurwa, ogień i przepaście. Dobra. Daj mi pan lód cały. I tak, tam mogę iść w dół, ale tam w dół jeszcze nie chcę iść. Czy chcę iść? Ominąłem już ten pagórek? Bo tam mogłem iść prosto i w lewo. Ja poszedłem prosto chyba, tak? Nie mogłem iść w lewo. Mówisz o jakichś kwiatach. Nie widziałem żadnych kwiatów. Chyba, że mówimy o tych krzakach takich, tak jak tutaj. Aktywuje się pułapka teraz? Tak. Jak najbardziej.
Czekaj. Ogar, o! O nie, ty jesteś martwa. Frajery mnie tu rzucały, we mnie. A tu są, o tych kwiatach mówisz? Tych złotych tutaj, to są kwiaty? Tak, to, okej. To robimy tu explore, w takim razie. I tak bym zrobił. Grudka bestii krwi. Właśnie co grudki robią? Grudki mi zwiększają damage, czy coś takiego? O, mogę iść tam, ale to jeszcze nie chcę. Czekaj, chyba... A czy pamiętam dziurę w tej całej wiosce i tam jest ta dziura, ona się robi dopiero jak tam przejdę. To tam mnie zwróci patches? Damage z każdym hitem, okej. Okej, to jest wejście do wioski. I tu jest oczywiście pułapka. O, prawie spadłem, okej. Kule. Tu jest lampa, tu mogę z kimś pogadać, prawda? A? To jest patches, prawda? Tak, ten głos... No to właśnie znam ten głos i to jest to. Nasz kochany patches. Ty, ej, w ogóle czemu? A mień migdałkowy, o proszę. Dobra. Ej, w ogóle teraz dopiero zobaczyłem. Czemu się nie wyświetla czat? Od początku nie działał? Nie wyświetlał się na tym? A jak tutaj będę? ASD. Coś mi się zjebał ten. Zjebał mi się czat, wyświetlanie czatu. Z jakiegoś powodu. Będę musiał to później ogarnąć, ale to chyba już nie dzisiaj. Dopiero teraz zobaczyłem, że nie widać. Stabij się w klatkach i wejść drabinką na budynek. O, teraz działa czat. Ej, halo. Nie wiem, co się stało, ale... Ale teraz działa. Chyba, że to może serwery tego, Streamlabsa są... O, zepsuta. Śmierć ministrowi. Dobra, poczekaj, bo ja za bardzo się skupiłem teraz na drugim ekranie i nie patrzyłem w ogóle, gdzie idę. Przyszedłem stąd, tu pogadałem z Patchesem. Bla, bla, bla. Dobra. Zabiłem psy, ale chcę zobaczyć, co jest jeszcze tu. Tu mi koleś zamknął bramę przed mordą i mogę tu do domku wejść. Ja wiem, że tam miałem. Spokojnie. Ja chcę zrobić wszystko. A nie tylko iść jedną, kurwa, drogą cały czas, no. Chillera, byku. Ja chcę zrobić wszystko, co jest po drodze. Dobra, tutaj się nie da po kamieniach. To tu może zaraz przyjdę, bo nie wiem, czy stamtąd wrócę pieszo. No przecież rolowałem. Halo, gro. I wejść na dach. Targetuj mi te ptaki. Dobra. Wtedy z odpornością na truciznę. Białego kościoła, a jeszcze miałem czarnego kościoła, nie? Nice. Okej, to jest... Aha, to jest ta brama, którą mi koleś zamknął. To jest kurwa pies. I kolejny pies. Kurwa mać. Iść do jaskini. No właśnie tak myślę, żeby do niej pójść jeszcze zanim wejdę do wioski tutaj. Ale to sobie już to otworzę i obczaję, co jest tutaj. Nie chcę tam na środek wchodzić na razie. O, dobra. Pójdę do jaskini, bo tu widzę, że jest więc Ryk Bestii. To jest spell kolejny, tutaj i tak przyjdę, dobra. O, koleś z worem. Dobra, fioleczka i robimy backtracking. Tylko trochę nie pamiętam, czy... Czekaj, jaskinia była tu. Tu? Nie. Czekaj, halo, co? Za psami była, prawda? Czy ja, jak się zdropię w jaskini... Tu jest ta jaskinia? Pamiętam w którymś miejscu, że rzeczywiście... O, jest antidotum. No to musi być. Well, fuck. Ała. Ała, co mnie bije? Kurwa! Daj mi... Chciałem sobie na chillu ustawić antidotum na bara, bo myślałem, że po prostu będzie mi powolutku jadła trucizna, ale zapomniałem o jakichś pierdolonych pijawkach. I tak tam muszę iść, by odblokować Kainhurst. No, i tak bym tam poszedł, nie? Są takie zony w tych grach FromSoftu, których nie lubię, ale i tak w nie idę, bo chcę, speedrunuj to. Dobra, po pierwsze, zobaczymy rzeczywiście tego seta pod truciznę. Chociaż, o, bo jest powolna trucizna i szybka trucizna, tak? Tamte dawało powolną. Rzeczywiście, tu ma 21, to ten jest naj... 60, 63... Okej. Okay. Nice, te oksy. Szybka to jak krwawienie w DS3, okej, okay, dobra.
I chciałem wrzucić sobie antidotum na bara, bo że mi wpierdoliły pijawki. Fuck. Speedrunuj, speedrunuję. I'm trying. Tylko, że nie do końca pamiętam drogę, więc nie mówię, że to mi wyjdzie jakoś pięknie. Mogę się po prostu kurwa zgubić. Czekaj, źle poszedłem, prawda? Miałem iść po tych kwiatach. Mówiłem, że się zgubię, ale przynajmniej sobie szybko przypomniałem. Ominąłem, no wiem, wiem. I know. Okej, to był Patches. Tu były psy. A czekaj, bo ten jest poza klatką akurat. A i za psami była dziura. Speedrunuj bagno. Wiesz co, speedrunuje się najlepiej jak się zna drogę. Jak wie się, gdzie jest cel. A ja nie pamiętam tego w ogóle. To są moje dusze. Fuck off. Bagno. Antidotum. Witam panów. Dobrze, że to bagno nie spowalnia, chociaż ja pierdolę. Odżywczy krwawy klejnot. Tu jest lampa, więc tu pójdę. Pewnie mam iść do góry, ale ja chcę iść na dół. Fuck, tu jest dalej bagno. No nic, jak już tu jestem, to pokaż mi, co to mnie tu czeka. Krew śmierci szału. Są kolejni kolesie. Na drugi koniec jest kini tyle wzdłuż brzegu. A, czekaj, tam jest jeszcze item. Ja nie mogę zostawić po prostu itemów na ziemi. To jest przeciwko mojej religii, kurwa. Itemy są po to, żeby je zbierać. Siema. Okej, okay, nawet mi nie próbował zaatakować. Szanuję. Okej, okay, teraz spróbował. Czy coś tu jeszcze ciekawego znajdę? Ja sam przyszedłem, prawda? Kurwa. Okej, okay, dobra. Wzdłuż. Tu nic nie ma. Dobra, to pójdziemy na tą górkę w takim razie. To nie jest jeszcze to bagno, o którym ja myślałem, że chyba, że to drugie, o którym ja myślę, będzie jeszcze gdzieś dalej. Bo jest takie jeszcze chyba bagno, za którym jest boss, nie? Taki... Nie pamiętam jego nazwy nawet. Ale boss. Okej, gdzie ja kurwa jestem? Czy coś tu po drodze jest? Nie widzę. Boże, jakie to jest wielkie. That's what she said. Okej, widzę skrót chyba jakiś? Czy coś takiego? Ale to wygląda jak ta pierwsza lokacja, najpierwsza w grze. Dobra, otwórzmy tamte... To. Okej, tu się nie da otworzyć. Mogę iść w lewo i mogę iść w prawo. Tu otworzyłem bramę, więc to się wydaje ważniejszym miejscem. Słyszę ludzi. Słyszę kroki. Damn. Okej. Okay. Tak już tu jestem, to zobaczę, czy mi coś Józefka nowego powie. Iść w drugą stronę. Pójdę. Go on. Tak. Dosłownie za parę sekund, jak tylko skończymy gadać. Rzeczywiście, tak jak mówiłeś. Okej. Okay. Czyli dopiero teraz pewnie mi się... Mgła odrętwienia. Okej. Okay. Ja nawet nie wiedziałem, że ten, że trzeba z nim pogadać, żeby... Aha, to jest ten. Ech. Useless. Chyba, że PvP. No. Nie wiedziałem, że można do Józefki oddawać ludzi. Dopiero jak mi dzisiaj powiedziałeś, to się dowiedziałem. I pewnie dopiero teraz, jak z nią pogadałem, to rzeczywiście mogę ich tam wysyłać. Kainhurst. Co to jest za miejsce? Nie pamiętam tego w ogóle. Chyba. Może pamiętam? Nie pamiętam, czy pamiętam. Nie ma. Nie dla psa, kurwa, dla pana to. Dobra. Trzetna strzała. Wiedza. Idealnie, żebym ją mógł wyssać. Dobra, jest drabina. Anything else? Nie, drabina. Szczerze mówiąc, tego miejsca prawie w ogóle nie pamiętam. Czy ono jest obowiązkowe? W sensie wymagane do przejścia gry? Bo ja tu w ogóle nie kojarzę tego. Nie wiem, czy to byłem kiedyś. Nie jest wymagane. A widzisz, to ja może jakoś to ominąłem w takim razie. Czy to jest ten kurew, który mi nabija terror? Okej, okay, w lewo i w prawo. Proszę mi ten, tutaj mnie nie prowadź. Nie mów mi, gdzie mam iść. Bo ja tu nie byłem, więc chcę to najpierw obczaić. Ci jebani kosmici. Okej. Okay. O, z nich dropią ostre koktajle. Nie ma, to się da otworzyć. Ja bym poprosił seta zmienić z powrotem. Co ja miałem na głowie? Tropiciela, a resztę ja Hargul chyba, nie? I spodnie też miałem tropiciela, dobra. Fashion przede wszystkim. Okej, okay, jest skrzynia. Nie jest to mimik. Komunia, nice. A właśnie, bo wczoraj miałem pytanie i chyba ciebie nie było, jak je zadawałem i nikt mi nie zdołał odpowiedzieć, niestety. Czy w tej grze jest coś w stylu niewidzialnych ścian? Tak jak w Soulsach są po prostu niewidzialne ściany, czy tam w dwójce ściany, które trzeba kliknąć? Czy w Sekiro, do których trzeba się przytulić plecami, żeby się odwróciły po prostu drzwi?
Dwie kolochy kielicha, okej. Chyba wszystkie glify. A nie udało się zdobyć przedmiotu. A krew Józefki może mieć tylko jedną? Serio? Nie można ich zeskładować? To sobie użyję i podniosę to, co drobnęło. Bo czemu nie? Przywołania Skynhurst. Was is das? Przywołania zapraszające cię do Skynhurst. Co ciekawe, proszenie zaadresowane jest do ciebie. Nie wahaj się, Diligence odchodzi z rozstajów w Hemwick. Teraz idź tam, gdzie znalazłeś Runy Jezioro. Okej, to są kolejne drzwi, które się otwierają. Dobra, a to możesz mi zespoilować. Czy ja tu będę miał jakąś lampę? Czy lepiej się... O, nieważne! To jest ta sama lampa... Która to jest lampa? Co to jest za lampa? Wait, what? To jest klinika Józefki. Nie, gdzie ja kurwa jestem, przepraszam bardzo. Tak, to jest klinika... Mój mózg został właśnie rozjebany. Nieważne. Idziemy na Runę Jezioro.